chcę przylatywać na coś, czego nie ma. Uczuję. Może i na tym jestem stratny za resztę swoją. Czemu ja tak mało? Coś mi to nie pasuje. Opłaty na opłat to ja nie chcę. Tu się niedługo tutaj kończą. Raz tutaj ten tu jest opóźniony. O jezu, jezu. Co tu się dzieje? O nic nie mogę wybudować, bo ci ten... Tu im nie mogę... Że mają być loty i... No oczywiście, że tak, bo tu i tak nic nie ma zamiaru przylatywać. Ja. Nawet pasy są nieaktywne, co by tu mieli zamiar zrobić. Kontrola paszportu. Od razu już automatyczny, proszę. Presję międzynarodową musi przekroczyć. No i póki ma się dać jest tylko ustawa. No i ktoś z tego będzie korzystał, to ja już nie. No to za ludzie. Ja im nie nakazuję korzystać z tego. Jak widzicie, jest milion różnych obejść, więc... A co, jakbym odłączył zatoczkę? Nie, to też. Dobra, można to uruchomić. W sumie do funkcjonowania.
A jeszcze tylko, że tam trzeba połączyć. Tym. Dobra. Melodika. No, zamknięte. Loty cały czas są krajowe. Refy cały czas nie mają wyjścia. No cóż. No to budują. W końcu jest zwykła, normalna strefa. Tam. Dwa wyjścia, dwa wejścia. Cały czas są loty krajowe. Czy ja o czymś nie wiem, czy co? Po co mi się mogę postawić? Statystyki nie może samo uczyć. W sumie lotnisko międzynarodowe. Samochodu ze schodami nie. Sklep. Ktoś pociąg. Bagaż. Dalne stanowisko. Duży stoję. Realistyczny stoisk międzynarodowy. No dobrze, realistyczny stoisk międzynarodowy, dobrze. Duży stojak. A gdzie będzie duży stojak? Buduj duży stojak. Posąg. Nie, tu nie widzę dużego. No w toaletach też nie ma. Ty też. A noże stoję. Nie widzę, żebyś po ciebie miał i duży stojak. Łodzi, morz. A nie ma czegoś po ciebie lepszy. Miał duży stojak. Może to się gdzieś tu ustawia pod... Loty krajowe. No już to są krajowe. Tyle, nie podoba mi się. Bardzo mi się to nie podoba. Przecież jest i tu jest strefa międzynarodowa.
Tu jest strefa międzynarodowa, mają wyjście, wejścia. Napisane. ATC? Ogólnie to powiem, nie rozumiem tego. Czemu to nie chce być międzynarodowe? Czym ci to przeszkadza? Też muszę gdzieś łączyć. Usługa naziemna, obraz czyszczenia, usługa usuwania. No, tutaj są tylko magazyny. Tutaj to wiadomo, budowa, no to też wiadomo. Ekonomii, no chyba, że ja nie mam kontraktów. Której... otwarty na te wszystko. O czemu pytanie jest do was takie? Czemu tu nie mogę mieć krajowy? Nie, ja tu jeszcze zrobię coś innego. Tak mi się wydaje, że to jest jedyna. Musi przekroczyć strefę, nie ty. Ty prochu lotniczego, no jak to kierajowie, nie wiem. Automatyczny plan i zezwól na zmienienie. Mamy ustawienia. Monitor lotów. No widzicie, ile tego tu stoi na tym lotnisku, ale...
Nie podoba mi się to już. Przecież to znajduje się w międzynarodowej. Ewidentnie, to też. Cały czas jest napisane, że loty krajowe. Na paszportowo. Nie, to czysto i teoretycznie to wszystko mamy. Jeśli chodzi o pojazdy, to... Trzy maweriki na Jetta 1. Trzy tam. Będzie coś? Te trzy. O, chyba w pojazd wypychający zaraz powinien przyjechać. Czemu średni samolot? Nie wiadomo. Dobra, budzi to dość ta ciemno. I myślę, że to pokupowałem tego. A jeszcze tak kupimy. I jednego woźnego kupimy za trudnym. Jednego woźnego, obsługę pasażerską, widzę, że tutaj coś może być i może być. Obsługa naziemna, witam. To też witam. Nie wiem, ile ich kupiłem, ale mam nadzieję, że wszyscy pójdą już tam na górę. Raz, dwa, trzy. Paru serwisantów technicznych. O. Obsługa naziemna. I jeszcze trochę ochrony. Dobra, teraz drodzy Państwo, idziemy na szkolenie. Ja jestem ciekaw, ciekaw.
kaw. Jak to będzie funkcjonować na górze? Czy to się samo z automatu przestawi, czy się nie przestawi? Dobra, tej ochrony tutaj najwięcej jest. Ci tu sławek, tu serwisant, teraz chyba nie. Dobra, i co ja już tutaj z tym przypisaniem do terminalu? Ja się z automatu przydzielili. W operację. Och, no nie jest dobór, ale to da. Jeden z obsługi pasażer. Poczekajcie, obsługi pasażerskie. O, pani tu jest dobra. Okej. Czemu tak mało zarabiamy? Przyczyną jest... Oczywiście brak kontraktów. Swift coś. Flygo. No, podpisz. To na razie jest bez. Dobra. Ale na razie nie mają tego. Okej, coś takiego. Chyba one i tak wszystkie są krajowe. Rozumiem, to mamy strefę międzynarodową, no i dają się. A, idź pan. I mamy lotów międzynarodowy. Idź pan dalej. Duży stojak. Dobra, wyłączmy tu na razie dwa punkty kontrolne. Nie na jednak ochrony. Ochrona to musi być dobra, bo to nie ma żartów. Dobrze, wiecie co? Może zróbmy tak. Ja poza odcinkiem dowiem się, więc należy to wyglądać, żeby wszystko działało prawidłowo. Tymczasem ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie. Na razie, cześć, papa.